Hej, witam was serdecznie w moim głównym kanale w kolejnym odcinku i dziś będziemy robić nieco inne rzeczy niż zazwyczaj, ale bardzo ciekawe. Jakiś czas temu w Roomtourze wspominałem wam, że chcę zmienić totalnie mój kącik biurowo-pracowo-naukowy, ponieważ jest totalnie niepraktyczny i właśnie dziś nadchodzi ten dzień metamorfozy. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej takich filmów i uwaga, będę miał dla was w tym odcinku konkurs. Naprawdę marzyłem o takim miejscu, w którym będę mógł spokojnie pracować czy uczyć się, żeby było wygodnie, praktycznie i ładnie. Także dziś w końcu nadejdzie ten dzień. I teraz uwaga, wraz z Empikiem przygotowałem konkurs, który pojawi się u nich na Instagramie, empik.com, więc koniecznie obserwujcie, ponieważ dwie osoby będą mogły wygrać moją pomoc w urządzeniu kącika do nauki czy pracy. Dlatego miejsce przeznaczone do tego jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ jeżeli podoba wam się miejsce, w którym się uczycie, to później efekty tej nauki też będą ekstra i będziecie mieli same dobre oceny. Także uwaga, wbijajcie na empik.com, ponieważ tam niebawem się pojawi ten konkurs i mam nadzieję, że się nam uda spotkać i będę mógł urządzić właśnie tobie kącik w pokoju. Także teraz czas przejść do metamorfozy, muszę najpierw wynieść wszystkie rzeczy, które stoją za mną i będę przenosić nowe meble oraz dodatki i oczywiście wszystkie te rzeczy będziecie mogli znaleźć na stronie empik.com razem z meblami, bo nie wiem czy wiedzieliście, ale na empik.com również są właśnie meble, które będziecie mogli zobaczyć później w efekcie końcowym. No i jak widzicie, w tym momencie wszystko jest tutaj puste. Mamy dużo miejsca, żeby działać i zrobić to miejsce piękniejszym i wygodniejszym i praktyczniejszym. Naprawdę się cieszę, ale teraz czeka mnie kilka godzin składania mebli pewnie, więc nie przedłużajmy i idźmy po te kartony, bo trzeba tutaj zacząć prawdziwą pracę. Tak. Dobra, słuchajcie, wiem, że miałem iść po biurko, ale zobaczyłem karton z kolekcją Back to School Empika. Ej, mam tutaj akurat dwie kolekcje. Tutaj mam po tej stronie sobie Pandastic, a po tej stronie położyłem sobie Halo Holo. I powiem wam szczerze, że są cudowne i muszę wam je najpierw pokazać, bo nie mogę przejść obojętnie obok tego, naprawdę. Pod osoby, które lubią biel i czerń, jest tutaj kolekcja Pandastic. Pandowa, wszystko po prostu jest z pandą. Zobaczcie, tu jest panda, tutaj jest nerka z pandą, tutaj jest taki piórnik przezroczysty z pandą. Po prostu przepiękne są te rzeczy. I moim w ogóle faworytem jest ten zeszyt. W sensie to jest taki noteso zeszyt, ale jest po prostu przepięknie wykonany. Biało-czarny, wiecie, tak mega minimalistycznie, czyli tak jak lubię w pokoju. Za to po tej stronie mam rzeczy. Uwaga, OS, po prostu cudowne. W ogóle więcej tych produktów pokażę wam pod koniec, jak będziemy już robić aranżację. Ale tutaj mam jeszcze Holo. I to będzie coś dla miłośników, w ogóle tak trochę mi się wydaje, że dla młodszej mojej widowni, ale nie tylko, i dla miłośników waty cukrowej, ponieważ tutaj mam holograficzne produkty, które są w kolorach po prostu mojej waty cukrowej, coś przepięknego, więc zobaczcie, na przykład te zakreślacze, jest fioletowy, jest różowy i niebieski, no różowy i niebieski to po prostu wiecie, moja miłość, moja cukiernicze wszystko, ale jeszcze doszedł fioletowy, który uwielbiam po prostu, kocham fioletowy kolor ostatnio, spójrzcie na ten szkicownik, jest po prostu przepiękny, jest takich jakby watercolor, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, takie akwarele, trochę jak na moim tatuażu tutaj, więc wygląda to naprawdę cudownie. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest, o, taki zeszyt pod ten, jest też kalendarz, no po prostu cudowne są te rzeczy, naprawdę jestem w wielkim szoku. I oczywiście kubeczek. Mam tutaj pandę i Halo Holo, pięknie. Dzięks! Także możecie dać znać w komentarzu, która kolekcja bardziej wam się podoba, albo czy już skupiliście coś może z tych kolekcji. Tutaj jest Pandastic, a tutaj jest ta holograficzna, więc dajcie znać w komentarzach. Dobra, słuchajcie, przytargałem do pokoju dwa wielkie i ciężkie kartony. Jest to biurko, czyli w sumie największa część tego kącika, także składajmy już, bo nie ma czasu, bez tego nie będzie po prostu kącika. Let's go! Słuchajcie, piesek przyszedł mi pomóc tutaj składać chyba meble. Tak wygląda biurko w częściach. I powiem szczerze, że już dawno nie widziałem tylu części, więc będzie to niezła przygoda. Tutaj kilka śrubeczek, jakby luzik. Więc zaczynajmy składanie tego. Ja się zmęczyłem rozpakowywując, ale to jestem ja, więc ja się męczę w 3 sekundy. Okej. Dobra, słuchajcie, biurko skończone. Nie dawaliśmy tutaj szuflady na klawiaturę, ponieważ ja nie będę mieć tutaj komputera stacjonarnego, tylko laptopa, więc jest to dla mnie zbędne w tym momencie, ale biurko ma bardzo dużo szuflad, więc super, ponieważ można pochować wszystkie swoje rzeczy, typu książki, więc jestem naprawdę zadowolony. Teraz jedyna rzecz, którą musimy jeszcze jakby zmontować, to krzesło, a reszta rzeczy to już są dodatki, które będziemy po prostu ustawiać, czy chociażby przyklejać na ścianę.
I słuchajcie, widzimy się już następnego dnia. Biurko przystawiłem do samego rogu, ponieważ nad nim będzie tablica. I właśnie przez to, że tutaj jest kinkiet, to musimy się to fajnie zmieścić. Przy okazji nie chciałem zasłaniać gniazdka, ponieważ może mi się ono przydać też, żeby podładować laptopa. Więc teraz idziemy po krzesło, które będziemy montować. Jak widzicie, karton już jest, więc to będzie wyglądało mniej więcej tak. Teraz tylko trzeba wypakować krzesło i złożyć je. A w składaniu jesteśmy niesamowici. Myślę, że pójdzie nam na bardzo szybko. Jest bardzo miękkie, więc na pewno wygodniejsze niż ten plastik, który miałem. A, bo ono ma tutaj taką poduszkę, bo tył jest jakby plastikowy też, ale ma poduszkę taką na chwilę. Słuchajcie, sam zmontowałem krzesło, jestem z siebie dumny, ponieważ wszystko działa i zrobiłem to naprawdę sam. I jeszcze przetestowałem ten mechanizm, tylko ja miałem zawsze problem z tym, że jak już podniosłem krzesło, mówicie, o, ono idzie do góry, to ja nigdy nie mogłem tego zniżyć, bo trzeba włożyć ciężar ciała, a mój ciężar ciała był taki, że o, trzyma się to w górze, więc trzeba tak docisnąć, żeby to spadło. W każdym razie działa wszystko fajnie, więc idziemy teraz po dodatki. Dobra, słuchajcie, teraz czas na tablicę, która będzie nad biurkiem i tablica wygląda w ten sposób. Ona jest podzielona na trzy części i wygląda jakby to była po prostu mapa narysowana kredą. Więc tutaj mamy Azję, tu mamy Europę i tu mamy Amerykę, więc chyba dobrze to ustawiłem, o ile się nie mylę. Jezu, czajcie, jaka by była wtopa, jakbym źle je przykleił, ale jaja. Dobra, więc biorę się za mierzenie i przyklejanie. Słuchajcie, teraz już z tablicą ten pokój nabiera w końcu charakteru, w sensie ten kącik, bo serio wygląda to pięknie. I o dziwo, nie mierzyliśmy tego, zrobiliśmy to na oko. Kasia mi pomagała tam za kamerą, mówiła mi trochę w lewo, trochę wyżej. I wyszło idealnie, więc jestem mega zadowolony. Przykleiliśmy to na zwykłe jakieś takie tasiemki do ścian, do obrazów. Więc już się fajnie skomponowała ta tablica z krzesełkiem czarnym. Więc teraz zostały nam tak naprawdę dodatki typu lampka, jakieś segregatory, inne rzeczy, organizery. I na koniec wjeżdża kolekcja Empika, więc idziemy po kolejny karton. Dobrze, słuchajcie, czas na lampkę. Lampka jest bardzo prosta w montażu, wystarczy, że to przykręcimy tutaj. To trzeba przykręcić? Wiem, o matko, przecież to się odkręca. Tak, to wkładamy tutaj. I teraz zakręcamy i później dajemy żarówkę. To było najprostsze, co można. A ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Okej, więc przykręcamy. Idealnie. Jak już mamy to przykręcone, to teraz wkładamy nasz stelaż na podstawkę lampki. To musimy odkręcić. Wciskamy i zakręcamy. I gotowe. Słuchajcie, mam jeszcze taki zegar, który ma tutaj też czas na przykład Nowego Jorku, Londynu czy Tokio, więc fajnie nawiązuje trochę do tej mapy, dlatego dam go na razie tutaj, ale powiem szczerze, że wolałbym chyba tutaj dać coś bardziej prostokątnego, żeby to wszystko miało taką formę bardzo minimalistyczną, więc nie wiem jeszcze, czy tutaj ten obraz na pewno będzie, na razie go zostawiam. Działa! W sensie żyje dalej, tylko baterie wypadły. Muszę to ładniej zaczepić. Myślę jeszcze, czy zostawić to tutaj, żeby mieć jakieś papiery, których no jakby mam dużo, więc potrzebuję. Czy postawić to? I mam duży dylemat, ponieważ to fajnie się łączy trochę z lampką, że tutaj się robi coś takiego, a z drugiej strony trochę już mi wchodzi blisko tej mapy i nie wiem, czy właśnie nie zrobić tak, że tu będzie coś płaskiego i to przejdzie tak od najwyższej rzeczy do najniższej, więc muszę jeszcze chwilę pomyśleć. Słuchajcie, także kącik jest prawie gotowy, została nam ostatnia rzecz, czyli kolekcja Empik i ja stwierdziłem, że pokażę wam dwie aranżacje. Pierwsza będzie z kolekcją Pandastic, a druga będzie z Halo Holo, więc zaczynamy od Pandastic. Okej, tu wkładam sobie długopis, ponieważ on jest najwyższy, więc chcę go tak ustawić, żeby... Czekajcie, nie wiem, czy chcę, żeby on tak wystawał. O, dobra, jest idealnie. Tu mam drugi długopis, pandy, i tutaj mam ołówki. Więc teraz rozpakujemy je i włożymy sobie je właśnie tutaj. Uwaga. Nie! Muszę to ogarnąć, jak to ładnie ustawić. Dobra, ołówki mam już ustawione. Rozpakuję jeszcze tylko ten ostatni długopis, żeby go też tutaj włożyć do mojego organizera. Dobra, słuchajcie, on wygląda zupełnie inaczej niż te wszystkie. Chociaż ma tutaj taką cute pandę na górze, nie wiem, czy to będzie widać. Pokażemy pandę wam w ten sposób. Wygląda uroczo. Dobra, więc ten długopis chyba jednak położymy sobie tutaj. Do tego długopisu dorzucimy taki zeszyt, który jest wystającą pandą, która jest w ogóle taką gąbeczką. Więc położymy go tutaj, idealnie tak na środku. Długopis damy po tej stronie. O, perfekto, wszędzie panda. Tu mam jeszcze dwa takie zeszyty, które mi się mega podobały, już wam wspominałem wcześniej, więc je postawimy sobie w tym miejscu. I teraz zostaną nam dwie ostatnie rzeczy. Okej, czas na kubek pandy, jakby się chciało napić herbaty, wody, kawy czy cokolwiek. I tu damy jeszcze taki termiczny, bo po prostu bardzo ładnie mi pasuje do całości. I w szufladzie zeszyt. Także tak wygląda aranżacja mojego kącika z kolekcją Pandastic.
Moi drodzy, więc tak wygląda efekt końcowy mojego kącika. Dajcie znać, co myślicie. Oczywiście piszcie w komentarzach i wbijajcie na Instagrama empik.com, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, w którym dwie osoby będą mogły urządzić sobie kącik z moją pomocą w waszym domu. Także wbijajcie na Instagrama, wbijajcie do mnie też na Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!